Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Paweł, towarzysz Gugała. Piątek, piątunio, przedświąteczna gorączka. Akurat mamy z Marcinkiem chwilę, żeby... Przepraszam, z Laską chwilę, żeby nagrać film Boży. Z Marcinkiem. Laska. Król, Laska jest tylko jeden. Tak jest. Król, nie, jak to się mówi? Samozwańczy król Wisły i dużego ekranu. Aktor. Aktor. Zawodowy. Słuchajcie, dzisiaj będziemy jedli troć w naszym sklepie. Troć? Tak, tego jeszcze nie grali. Będzie jedzona troć. Ostatnio na live z Sebą wspominaliśmy o trociach i o ich jedzeniu. No ja przebąknąłem, że troci i sashimi z troci, czy jak to się dokładnie nazywa, jeszcze w życiu nie jadłem. No i dzisiaj będziemy jedli troć. Także czekajcie z nami do końca, bo sam jestem ciekaw, jak to smakuje, jak to wygląda. Także taki mały performance. Głodny jesteś? No ja już tak czekam od godziny. Pachnie to trocią? Nie pachnie? Nie wiem. Tu wam pokażę. Tu jest. O, tam jest troć. Tu jeszcze jest... Orężana. Ale o tym później wspomnimy. Słuchajcie, przyjechały do nas Madeje. Prosto z Jasnej Góry, z częstochowskiej ziemi, od Bartosza Madeja, wahadełka o nazwie Madej. Firma Madej. Jak przyjechały, to tak mi się oczka zaświeciły, że normalnie BKK. Nic no, tak nie cieszy. Jak te piękne kolorki. A wiesz, jak mówi Adaś? Nic tak nie cieszy, jak seria z Pepeszy. Z Pepeszy. Nie wiem dlaczego, ale śmiesznie to brzmi, zwłaszcza z ust Adasia, który jest oazą olimpijskiego spokoju. Nic go tak nigdy nie cieszy, jak seria z Pepeszy. Zerknijcie sobie, jakie kolorki. O, jest tęczak, jest trout, jest PZB, no tu same takie klasyki. Prawilniaki. Same prawilniaki, nie ma lipy. Ale Marcinek, co trzeba wspomnieć, co się zmieniło w Madejach? W Madejach? No, mielo, dyski twarde, mielo. Cena? Mielo. No tak, cena się zmieniła. Przed sekundą o tym rozmawialiśmy. No nie mów, że się stresujesz. Nie. No. Czym? Dobrze. Nie. Grą aktorską. Grą aktorską. No wiesz, już dawno w filmach nie występowałem. I zapomniałem. Nie przychodzą nowe zlecenia. Tak. Bo wiesz, tam to czytanie z kartek, wszystko. To... Nie ma suflera. A tu wiesz, wszystko leci na żywo. Na żywo, ale w studio. Czyli co? Nowa dostawa w nowych cenach. W nowych cenach. Troszeczkę poszły w górę, ale... I tak bardzo niskich. I tak niskich jak na rękodzieło wahadełkowe. Ale mamy tutaj jeszcze, zobaczcie, z poprzednich dostaw wahadełka, które są jeszcze w starych cenach. Także jak macie ochotę, to się śpieszcie, bo te właśnie poprzednie dostawy będą jeszcze w poprzednich Bożych cenach i w ogóle jest promocja do niedzieli? Chyba do niedzieli, roku, nie? Tak? Czy do końca roku? Do końca roku chyba. Skocz, Piotra, zapytaj, Laska, proszę cię, no. Bo strzelimy gafę. Zawsze jesteśmy nieprzygotowani. Ale tak, ale te wahadełka z promocji są jeszcze dostępne, a już nowe będą, no, ceny skorygowane. Tak ten świat nasz wygląda, że nic nie tanieje, tylko drożeje. Jak? Jak mówiłem, do końca roku. Do końca roku, okej. Okay. A po nowym roku już od nowa Polska Ludowa. Coś jeszcze mieliśmy wspomnieć? Coś wspomnieć? No bo mniej więcej ustaliliśmy, o czym będziemy mówili w dzisiejszym filmie, ale ja tylko myślę o tej troci, co będziemy jedli zaraz. Troć? To nie łosoś, to jest troć. A, troć. Zresztą do tego zaraz przejdziemy. Wszystko zaraz będzie jasne. Otwarcia, jak, co robimy, co nie robimy, Marcinek, anonsuj tutaj. Inwentaryzacja będzie przeprowadzana w Zadziorku. Kiedy? Dzisiaj jest piątek. Tak, piątek. Dzisiaj czyli jesteśmy do 18. Między świętami a nowym rokiem. Dobra, jutro, sobota, od 10 do 14, po świętach. Po świętach od środy do soboty, inwentaryzacja, tak. Sklep zamknięty. Po świętach mamy sklep zamknięty i widzimy się z naszymi kochanymi wędkarzami w sklepie stacjonarnym. 2 stycznia. 2 stycznia, to jest chyba wtorek, nie? Chyba tak. Kiepsko wypada w tym roku. Tak najlepiej jak święta wypadają wtorek, środa, czwartek, można jakiś urlopik wziąć, podbić L4 i tam nawet tydzień, dwa potrafi wolnego wskoczyć.
Dobra, to sprawy już takie drugorzędne mamy za sobą. Teraz przejdziemy do spraw pierwszorzędnych. Marcinek, trzymaj statyw. Na siebie? Obojętnie, to nieważne. Słuchajcie, sushi, no bo tutaj mamy kolegę, naszego przyjaciela Bożego, Gawła Stefanowicza, który w odpowiedzi na naszego lajta dostarczył nam sushi. Gaweł jest jednym z najlepszych rękodzielników. Jak to się fachowo nazywa? Kucharz. Jednym z lepszych mistrzów od sushi w stolicy. Nawet sobie mówię, Gaweł, to choć chociaż powiesz, jak twoja suszarnia się nazywa, to powiemy, bo zawsze warto zajrzeć, sprawdzić Tomo Sushi na Kruczej do Gawła. Centrum Warszawy, ja tak? Tam do Gawła też już ze 2 lata się wybieram, ale jakoś ciągle mam mnie po drodze. Tak, Centrum Warszawy, Tomo Sushi na Kruczej. Kolega Gaweł Stefanowicz, oczywiście dobry wędkarz i dobry sushi man, zrobił nam takie rzeczy. Zerknijcie, jak to wygląda. I tu jest troć, laska, tu jest troć, imbir, no patrz, te jakieś Kalifornia, rolki i te różne, ja nie wiem, jak to się dokładnie wszystko fachowo nazywa. Ja już obiadu w domu nie będę jadł. A jak chyba pachnie, patrz, tu mamy łososia. Brzydko palcem pokazywać, ale... Ciekawe, ile osób w tym momencie zgłodniało. Słuchajcie, więc tak, tu mamy łososia, tu mamy kreweteczki, tu mamy tuńczyka, a tu mamy makrele. Z tego, co rozmawiałem z Gawem, to ta makrela jest jakoś tam w czymś podmarynowana. A tu mamy troć, sashimi z troci. I widać, nie, laska, widać różnicę? No jest różnica. I to jest troć, żeby ktoś nie pomyślał, że to jest troć z Grabowej. To jest troć fiordowa jakaś. Tak. W każdym razie te trocie pochodzą z Norwegii, z czystych norweskich wód, tam gdzie oni je odławiają i tutaj do Polski sprowadzają do robienia sushi. Żeby nie... O ty, patrz, laska, mamy jeszcze sos sojowy. Bo mamy taki sos, też jest specjalność suszarni Tomo Sushi. Jeszcze go nie próbowałem. Ponoć ten jest troszeczkę słodszy. To właśnie mówisz, że któreś są słodsze, a któreś tam są jakieś inne, tak? O, dobry. Dzieciom by smakował. Mamy jakiś tu kubek, a tu mamy sos sojowy klasyczny. Kurczę. Poczekaj, ty tu laska popatrz, a ja szybko... Dobra. Jak wrócisz, to już będzie zjedzone. Nie jest troci. Dobra, czekamy na Pawełka. Uważaj, nie przewróć się. Patrz, tu mamy sosik sojowy. Ja sos sojowy uwielbiam, nawet na co dzień w kuchni stosuję do smażenia. Zamiast soli. Rzekomo jest zdrowszy, ale fajnie smaczek podbija i generalnie jest ok. Także jest, mamy sosik sojowy. Nie pamiętam. Gaweł, jak oglądasz ten film i jeszcze nas lubisz, to napisz, że hejtujemy sushi, czy coś, to jeszcze, to napisz nam, jak dokładnie ten sos się nazywa, bo to jest podobno jakiś tam special edition. No i Gaweł też nam taką przepalankę tutaj sprezentował. Oranżadka. Oranżadkę. Oczywiście w naszym życiu nie ma alkoholu, ale jak będzie jakaś specjalna okazja, to będziemy wtedy tego próbować. Ogólnie nie polecamy pić alkoholu, zwłaszcza w zbyt dużych ilościach, ale no, wiadomo, wszystko jest dla ludzi z umiarem. Chodź, laska, daj. Dzień dobry. Próbujesz pierwszy? Nie, ty pierwszy. Poczekaj, bo tak, Gaweł nam jeszcze sprawił patyczki. No mi też jeszcze zrobił taki specjalny. A laska nie umie przytykać jeszcze patyczkami, to mu Gaweł tutaj... Tak? Tak, dał. Wersja dla ułomnych. Dobra, zaczynaj od troci. Troci? Już kolega do Państwa podejdzie, dobrze? Za sekundkę. Czekaj, jak to złapać. No o tak, ściśnij mocno. Tu musisz tak zamoczyć troszeczkę. Troszeczkę. I troć. Chodzi. No łykaj całą. Dobra? No. Jak smakuje? Kurde, no. No dobra. Co tu dużo mówić? To czekaj, to może ja też spróbuję. Pierwszy raz w życiu troć jedzą. Pokaż. O.
Nie no, pyszne. I teraz ja. O kurde. Surowe mięso. No. A rozpływa się w ustach, nie? Teraz już ja rozumiem, dlaczego te trocie tak szybko znikają z naszej łód. Bo są smaczne. Dzielą los sandacza. I co tu teraz próbować? Słuchaj, to już resztę to sobie... w ogóle taki coś to na sobie kanale powinno być. W trasie do syta. Ale my nie jesteśmy w trasie, ale do syta. Ale do syta. Dobrze, słuchajcie, już was nie będziemy zamęczali. Także pierwsze próbowanie troci mamy za sobą. Bardziej ma smak rybny od łososia. Bym powiedział, że jest nieco mniej tłusta i bardziej rozpływa się w ustach. Kurczę. Jeszcze jeden, na drugą nóżkę, jak to się na mówi. Na drugą nóżkę. Coś pięknego. Dobra, kończymy nagrywanie, bo musimy z Laską zrobić sobie przerwę, żeby zasmakować reszty smakołków. Dziękujemy Gaweł, dziękujemy Tomo Sushi. I do zobaczenia niebawem. I życzymy wam wesołych, smacznych świąt i dużo spokoju. Szczęśliwego nowego roku, tak? Nie, bo będziemy pewnie nagrywali coś z inwentaryzacji. Niech wędkarze zobaczą, jak się tu będzie.